Białegostoku przyjechałam. A czeka Pani na jakiś konkretny koncert? Nie, przyjechałam zupełnie tak na luzie. Bardzo dobrze, jak zwykle. A był wczoraj Pan na jakimś koncercie? Tak, byłem na koncercie wczoraj w Rosmarino. Do drugiej była dobra zabawa. Jest bardzo miło, tak. Jestem teraz wolontariuszką, pomagam tu w restauracji dla muzyków. A super, lubię ten festiwal, najlepszy, chyba najlepsza impreza w Suwałkach. A byłaś wczoraj na koncertach? Wczoraj nie, ale dzisiaj zamierzam przyjść na pewno, jakieś coś zobaczyć. Jak się bawi Pan na tegorocznym Bluesie Festival? Jak co roku, bardzo dobrze. Ma Pani na myśli przed alkoholem czy po alkoholu? Jak Panowie się bawią? W telewizji śniadaniowej czy dla dorosłych? Bardzo bawimy dobrze. Się bardzo dobrze. Tak. Zabawa jest przednia. Zespoły są fantastyczne. Suwałki, kochamy to miasto. Jest wspaniale. A czy Panowie są z Suwałk, czy przyjechaliście Panowie specjalnie na... Z Kielc. To cały taki dzień. Kawałek. To, co łączy Kielce z Suwałkami, to temperatura. Bo jak tu jest zimno, to u nas też zawsze jest zimno. A Blues Festival rozgrzewa dnie? Ach, mocno. Mocno. Wspaniale. Super zespoły. Oczekiwaliśmy troszeczkę większych gwiazd na głównej scenie, no ale jest jak jest, nie mamy na to wpływu. Nie rezygnują Panowie? Nie, co rok jesteśmy. Właśnie przyjechaliśmy przed sekundą. Jeszcze nie zdążyliśmy się dokładnie rozejrzeć, ale... A skąd jesteście Panowie? Dęblin. Dęblin. Rewelacja. W Rosmarino rewelacyjny koncert. Carvin Jones Band był fenomenalny. Taka energia, taka moc, coś pięknego. Bardzo dobrze się bawię. A jest Pani z Suwałk, czy przyjechała Pani specjalnie? Nie, po raz piąty jesteśmy na Blues Suwałki, przyjeżdżamy z Łodzi. Także co roku bardzo cyklicznie odwiedzamy tą imprezę i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy tutaj.